sama pokora dzisiaj ma bardzo, powiedziałbym, fatalne skojarzenia. I dzisiaj lansuje się wśród ludzi zupełnie inne postawy, właśnie takie dynamiczne, zdobywcze w stosunku do świata. Podbija się ludzkie aspiracje, pragnienia, umiejętność prezentacji siebie, reklamy, poczucia swojej wartości, konkurencyjność, taka prezentacja, że się jest najlepszy w czymś i tak dalej. Jak się właściwie sprzedać dobrze, żeby można było uzyskać dobre stanowisko i dobre wynagrodzenie. I właśnie tego się wręcz uczy młodych ludzi w szkole. Natomiast pokora kojarzy się z uniżeniem. Oczywiście nie chodzi o samą zewnętrzną postawę, nie? Ale nie chodzi o taką postawę, przepraszam, że istnieje. Niemniej kojarzy się z człowiekiem, który się wycofuje, który rezygnuje, nie zabiera głosu, rezygnuje swoich pragnień na rzecz kogoś innego. Kojarzy się z takim pomniejszaniem siebie, ustępowanie innym. Nawet bym powiedział, taką postawę widzi się w kategoriach zakompleksienia. Jeżeli jeszcze do tego taką postawę kojarzy się z oddaniem się Bogu, że to jest jakoś miłe Bogu, że jest to jakiś ideał, dzięki któremu człowiek osiąga doskonałość, a przez tą doskonałość jest właśnie lepszy od innych, no to zaczyna się taki, bym powiedział, dosyć koszmarny widok. Pokorny, bardzo uniżony, wycofany, całkiem taki oddany Panu Bogu, tak naprawdę jest lepszy od innych i na wszystkich w istocie patrzy z góry. W istocie jest to zakamuflowana pycha. Pokorę widzi się jako rodzaj resentymentu słabego człowieka wobec siły, i taka forma rekompensaty, co jest w istocie, powiedziałbym, całkowitym zaprzeczeniem pokory, jest w istocie pychą. Trzeba powiedzieć, że ojcowie pustyni, kiedy chcieli zobaczyć, czy ktoś rzeczywiście coś w życiu osiągnął, to sprawdzali go właśnie od strony jego pokory, czy jest pokorny. Jeżeli człowiek nie był pokorny, to znaczy, że właściwie niczego nie osiągnął w życiu. Okazuje się, że czasami ci tacy, którzy wydawali się być bardzo pokornymi, byli w sumie właśnie takimi, w istocie bardzo pysznymi ludźmi, wynoszącymi się nad innymi, których coś urażało nagle, ni stąd, ni zowąd. I otóż, jeżeli coś takiego się lansuje jako pokorę religijną, taki właśnie resentyment, próba rekompensaty duchowej słabego człowieka, oczywiście jest to nie do zaakceptowania dla człowieka, który chce żyć prawdą. Ale młodzi ludzie z natury swojej są bardzo wrażliwi na autentyczność i prawdę w człowieku. I ta obłuda taka, powiedziałbym, religijna jest nie do przyjęcia. I teraz proszę zobaczyć, jeżeli jakiś taki obraz pokory się pojawia jako taki ideał, no to jest to coś nie do przyjęcia, coś, co jest fałszywą zupełnie drogą. Zniekształcenie pewnego pojęcia, zupełnie fundamentalnego, zasadniczego, powoduje, że ta wartość, która jest zakodowana w tym pojęciu, nagle zostaje wyeliminowana z życia. I coś takiego dzieje się właśnie z pokorą. Ktoś w pewnym momencie zaproponował, żeby słowo pokora zostało na 50 lat wyeliminowane ze słownika w ogóle. Żeby ludzie o nim w ogóle zapomnieli. A po 50 latach dopiero na nowo to słowo wprowadzić, tłumacząc, co ono znaczy. Oczywiście nikt takiego eksperymentu nie zrobi, to tak nie będzie, ale niemniej chcę pokazać, jaka jest sytuacja taka w ludzkich skojarzeniach na ten temat. Ja chciałbym na pokorę spojrzeć tak zupełnie fundamentalnie, zasadniczo. I wychodząc od takiej podstawowej sytuacji w życiu człowieka, taka najbardziej podstawowa sytuacja, a między innymi piszę na ten temat trochę w tej mojej książce Droga Człowieka, na samym początku mówiąc o misterium. Ja tylko może tutaj przypomnę trochę. Mianowicie, jeżeli się sam zastanowię nad tym, co ja o sobie wiem, kim jestem, skąd jestem, dlaczego jestem, zadając najbardziej podstawowe pytanie,
po co jestem, do czego dążę, to po prostu muszę powiedzieć, że nie wiem. Emmanuel Levinas mówił, niepamiętne są moje początki. Ja nie pamiętam swoich początków. W pewnym momencie gdzieś odkryłem, że jestem. To wiem, że jestem. Że ja jestem. Że jestem świadomy. Jestem podmiotem. Ale skąd jestem? Dlaczego? Nie wiem. Ktoś mi odpowiada, rodzice, jak się urodziłem, jakie miałem oczy, włosy i tak dalej, jak to było. Ale to są informacje, które do mnie przychodzą z zewnątrz. Ja tego nie wiem sam z siebie. A poza tym to urodzenie to jeszcze nie są moje początki. I tak uczciwie zupełnie muszę powiedzieć, że ja sobie zostałem dany. Po prostu się znalazłem. Nagle odkryłem, że jestem. I wszystko to, co mam, to, co mnie otacza i moi rodzice, i przyjaciele, i rodzina, i życie, i to, że właśnie jestem taki, a nie inny, to wszystko mi jest dane. Tego nie wybierałem. Nie tworzyłem sobie tego. To mi zostało dane. Wszystko jest mi dane. Dany jest mi przede wszystkim świat. I przede wszystkim to, co jest najważniejsze w moim życiu. Samo życie i dobro i miłość. To wszystko jakoś jest dane. I w moim życiu chodzi właściwie o to, żebym siebie poznał. Ja stopniowo siebie rozpoznaję, poznaję po tym, co się dzieje w moim życiu. Jakie są skutki pewnych decyzji i tak dalej. Powoli siebie poznaję, rozpoznaję. Także zupełnie takim fundamentem mojej, fundamentalną postawą jest to, co głosił jeszcze Sokrates. Wiem, że nic nie wiem. Wszystkiego się muszę nauczyć, zobaczyć, rozpoznać. Tak naprawdę jeszcze nie jestem sobą. Jestem jedynie człowiekiem, który się uczy siebie, rozpoznawać świat, odkrywać innych ludzi, sens spotkań z nimi i tak dalej. Dopiero jakby mam szansę tak naprawdę poznać i stać się sobą. I dlatego postawa ucznia, postawa człowieka, który szuka, jest najbardziej właściwą, odpowiednią postawą. Jest otwartość na pojawiający się sens, w szczególności w spotkaniu z drugim człowiekiem, w spotkaniu z rzeczywistością jako taką. Ja to zawieram w takim stwierdzeniu. Ja sam jestem dla siebie misterium. Podobnie drugi człowiek jest dla mnie misterium, samo życie. Sens tego życia jest dla mnie misterium, które jest przede mną i które mam poznawać. Każde spotkanie z drugim człowiekiem jest swoistym, powiedziałbym, takim dramatem. A moje życie jest jakimś eposem. Epos polega na tym, że jest jakiś narrator, który opowiada historię. I nie ja jestem tym narratorem. Ktoś opowiada jakby moją historię. To jest właśnie coś przedziwnego. W każdym razie całe życie jest misterium i to, co święty Paweł powiedział na Areopagu, jest taką fundamentalną sytuacją. Bo ostatecznie tym misterium, w którym jesteśmy, żyjemy i poruszamy się, jest Bóg. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, święty Paweł. I teraz, kiedy mówimy o pokorze, to musimy ją widzieć właśnie w perspektywie tej zupełnie fundamentalnej sytuacji mojej w życiu. I pokora jest tą postawą otwartości naprawdę w wymiarze egzystencjalnym, czyli w wymiarze życia. Wyrasta ona ze świadomości tego misterium, w którym żyjemy i z otwarcia się na spotkanie z tym misterium. W pokorze przyjmujemy to, co do nas przychodzi, jako to, co jest nam dane. Przyjmujemy wartości jako wartości, tak jak one się pojawiają. Dobro jako dobro, życie jako życie, miłość jako miłość. Dlatego pokora staje się fundamentem właściwego przeżywania i siebie, i tego wszystkiego, co do nas przychodzi, co się pojawia w życiu. Można mieć inną postawę. Teraz będziemy mówić trochę o postawie roszczeniowej. Pojawia się jakieś dobro, ale ja stawiam inne warunki, bo ja chcę, żeby to było lepsze w moim pojęciu i mam pretensje do tego dobrego. Mówi się, że lepsze jest wrogiem dobrego. Jak mi się marzy lepsze, to nie jestem zadowolony z dobrego. Oczywiście to jest gra często wyobraźni. I to jest postawa, w której nie zachodzi spotkanie się z tym dobrem, bo jest jakaś pretensja, jest jakieś takie odrzucenie. Pokora jest umiejętnością przyjęcia tej wartości. W świadomości, że to jest misterium, to znaczy, że to, co spotykam, jest większe
niż moje wyobrażenie, moje myślenie o tym. Bo w tym żyję, poruszam się i jestem. Tak ryba, która pływa w morzu, w oceanie, nie może się na ten ocean wynosić, bo w nim żyje, porusza się i jest. Tak jest misterium. Pokora jest tą właściwym ukierunkowaniem, nastawieniem. Ona jest przeciwieństwem pychy. I teraz kilka słów bym musiał powiedzieć o pysze, która, o ile pokorze jest takie, się mówi, uniżenie, to słowo uniżenie nie jest może tutaj akurat najlepsze, ale tak to, taki źródłosłów właściwie jest. Humilitas, pokora jest takie uniżenie, właściwie przyziemienie, takie przychylenie się do ziemi. O tyle pycha jest rodzajem wyniosłości, patrzenia z góry na świat i innych. W pysze właściwie tak naprawdę liczę się tylko ja. I to, co spotykam, odnoszę do siebie od razu i z jakąś taką konfrontacją z tym, co bym chciał, czego bym nie chciał i jestem w stanie to odrzucić albo przyjąć w zależności od tego, czy mi się to podoba, czy nie. W każdym razie w pysze jest zawarte od razu spojrzenie oceniające. Przy czym mówiąc o pysze i o pokorze, nie mówię o postawach, o wyborach ideologicznych. Mówię o praktycznej, rzeczywistej postawie wobec życia. I to chcę na początku podkreślić, że jest taka możliwość, że człowiek ideologicznie wybiera pokorę, przeżywa ją bardzo w sensie, powiedzmy, jakiejś swojego wyobrażenia, jakiejś idei, podpisuje się pod nią rękami, nogami i tak dalej. Natomiast de facto w swoim życiu rządzi się, nawet nie wiedząc tego, rządzi się zupełnie innymi zasadami. Na przykład jest urazowcem. Urazowiec nie jest człowiekiem pokornym. Nie jest pokorny, bo to jest niemożliwe. Człowiek pokorny nigdy się nie urazi. Jest sprzeczny. Ale on to może przeżywać właśnie ideologicznie na zasadzie myślenia takiego życzeniowego w stosunku do siebie, wyobrażeniowego. To samo dotyczy pychy. Nie? Ktoś może uważać, że jest bardzo pokorny, nie? A w istocie jest wschodzącą pychą. I mówię tutaj o postawie takiej, jaką najlepiej to widzieć u drugiego. U siebie tego się nie widzi. Tak siebie, powiedziałbym, zakłamujemy, że trudno nam widzieć prawdę o siebie, o siebie samym. Natomiast właśnie to, patrząc na zachowanie, na sposób reagowania i motywy działania innych, to wychodzi. Ja mówię o tej postawie rzeczywistej. To czasami może umykać właśnie nam samym. W każdym razie w pysze ja jest centrum przeżywania i wszystko się odnosi do tego ja. Jest kryterium i kryterium oceny wszystkiego. W pysze okazuje się, że to ja jest najważniejsze. Dlatego też na przykład pycha nie pozwala człowiekowi wejść w taką relację braterską z drugim, partnerską, powiedział. Bo to ja zawsze będzie u człowieka pysznego dominowało. Wszystko inne ma wartość o tyle, o ile dla mnie jest korzystne. Do takiej postawy człowiek doszedł przez pokusę szatańską, to co jest opisane w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. Tam czytamy w ten sposób. Pamiętamy ten zakaz Boży, żeby człowiek nie spożywał owocu z drzewa wiedzy dobra i zła. Ale, no i tam jest dialog z wężem i w końcu wąż mówi do niewiasty, kiedy ona mówi, że się pytał, czy to prawda, że nie wolno wam spożywać owoców z drzew tego ogrodu. Ewa go tam prostuje, że no, nie z wszystkich drzew, tylko z tego jednego, nie? Ale potem dodaje, że ani się dotykać, bo pomrzemy. Nie? Pan Bóg nie mówi, że nie wolno się dotykać, tylko że nie wolno spożywać. I wtedy wąż mówi tak, na pewno nie pomrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą się wam oczy, jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Będziecie znali, znaczy my będziemy znani, dobro i zło. Czyli właściwie to jest idiom, który określa, że będziemy wszystko wiedzieli. Właśnie to spojrzenie. W pysze jest ta chęć widzenia, spojrzenia na wszystko i poprzez to spojrzenie panowanie nad wszystkim. Jest taka pycha intelektualna, w którym człowiek chce wszystko wiedzieć. Wszystko musi wiedzieć i panować nad wszystkim.
Otworzą się wam oczy i będziecie wiedzieli, będziecie mogli oceniać, będziecie mogli wybierać dobro lub zło i tak dalej. I w tym momencie powstaje taka dwoistość. Ja i wszystko. Ja i to wszystko. Pojawia się spojrzenie przedmiotowe, uprzedmiotawiające to wszystko i oceniające. Cały świat staje się przedmiotowy. Mało tego, drugi człowiek, druga osoba, a nawet sam Pan Bóg staje się przedmiotem. Przedmiotem mojej oceny. Wie Bóg, czyli coś sobie knuje, coś sobie tam ukrywa. Ja to oceniam. Oczywiście taka ocena wymaga jakichś kryteriów. Najczęściej one są nieuświadomione, ale zawsze są odniesione do, powiedziałbym, mojego interesu, mojego ja i tego, co dla mnie dobre. W moim wyobrażeniu oczywiście. Ta postawa oceniająca, ona ma u podstaw drugą, ma jako uzupełnienie takie, ma w sobie jeszcze tą postawę roszczeniową. Mi się należy, powinienem to mieć. Bóg wie, że jak zjecie, to będziecie to mieli i nie chcę wam tego dać, a wam się to należy. Należy mi się. Jest jakieś wyobrażenie o tym, co powinienem dostać. I to roszczenie jest wszczepione w serce człowieka. Wie Bóg, że jak spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą wam się oczy. To wzbudza pożądanie takiego widzenia i sugeruje, że właśnie ono da człowiekowi pełnię. A Bóg chce człowiekowi, nie chce tego człowiekowi dać. Trzeba pamiętać, że postawa roszczeniowa jest bardzo u nas charakterystyczna i taką postawę w dużym stopniu w nas wszczepił marksizm. No i myślę, że taka filozofia, która w Europie w ogóle panuje, takiego społeczeństwa socjalnego, takiego państwa opiekuńczego, wszczepia taką postawę, że właściwie człowiekowi się należy, no bo się należy, nie? Bo się należy. Jeżeli ktoś mi nie daje to, co mi się należy, to jest zły. I w tym jest zawarta jakaś bardzo głęboka taka pycha, uzurpacja. Są też inne przejawy, powiedziałbym w pewnym sensie trochę jakby przeciwne do roszczenia, ale one też mają w sobie ten sam element. Mianowicie jest taka postawa, czasami brana bardzo za taką szlachetną postawę, której człowiek mniema, że ja sam sobie muszę pomóc. Muszę sobie sam pomóc i sobie pomogę. Muszę sobie poradzić w życiu. Tutaj także jest akcent na tym ja i na tej takiej władczości tego ja. To ja jest władcze. Chcę zawładnąć, panować. Ono jest centrum i wokół niego się wszystko kręci. Natomiast pokora jest otwartością na prawdę i na rzeczywistość. W tym zupełnie podstawowym wymiarze pokorze dochodzi do mojej harmonii z rzeczywistością, z prawdą o istnieniu. Pokora przypomina tutaj takie nastrojenie, tak jak się radio nastraja na jakąś falę, żeby dobrze odbierać jakąś audycję, jakąś stację radiową, tak w pokorze następuje takie nastrojenie, żeby dobrze odbierać tą rzeczywistość, w jakiej żyjemy, tą wartość, jaka jest mi dana, tak jak ona brzmi, tak jak ona jest mi dana. I bez tego dostrojenia się własnego ja nie jestem w stanie tej wartości prawdziwie przyjąć. Właśnie pokora jest takim nastrajaniem się naprawdę w tym wymiarze życia, w wymiarze egzystencjalnym. W niej wchodzimy w harmonię z tym, co jest i tak jak jest. To nie ja dyktuję warunki, nie ja dyktuję, nie ja rozstrzygam o wartości tego, co się pojawia, ale jestem tym, który odbiera, przyjmuje, a poprzez to rozpoznaje coś, do czegoś dochodzi, poznaje, wchodzi w rozpoznanie tylko rzeczywistości, ale jednocześnie prawdy o sobie samym. Rzeczywistość jest misterium, w którą ja się zanurzam, wchodzę. Ona sama jest większa ode mnie i zawiera w sobie większą mądrość, niż ja mam w swojej głowie. I dlatego jest dla mnie jakąś szansą, abym sam poprzez to wejście w pełni siebie rozpoznał i zaistniał. Przy czym to istnienie wydaje się nie jest obojętne, nie jest po prostu takim żyje się, ale jest życiem, które jest udziałem w życiu z innymi, jest współistnieniem, współżyciem.
pewnym dynamizmem istnienia wspólnego. Otóż ta wizja z kolei może napawać pewnym lękiem właśnie wtedy, kiedy bo każdy z nas ma ten w sobie zakodowane to ja fałszywe, które się boi. I w tym momencie pojawia się taka obawa, lęk przed tym, że ja zatracę w ten sposób swoje ja, rozpłynę się jakoś w tej rzeczywistości. Jeśli poddam się całkowicie harmonii z całym istnieniem, to niejako zostanę przez to wchłonięty, a przez to zatracę siebie, swoją odrębność, swoją indywidualność i tak dalej. Sam jakby zniknę. Wiemy, że wydaje się, że ta koncepcja na przykład nirwany we wschodnich religiach jest tego typu jakby koncepcją. U nas jest takie zastrzeżenie. Ale tutaj właśnie w tym momencie spotykamy się z paradoksem, który polega na prawdzie, że właśnie wtedy, kiedy człowiek jakby traci siebie, tak naprawdę siebie odnajduje. Kiedy się najlepiej dostrajam do rzeczywistości, wtedy naprawdę staję się sobą. I to jest logiczne, dlatego że ja siebie sam nie mam, ja sobie zostałem ofiarowany, ja siebie szukam. I w tym dostrojeniu się ja siebie naprawdę dopiero odnajduję. Drugi Sobór Watykański mówi o człowieku tak. A tak nawiasem mówiąc, mam wrażenie, że to jednak Karol Wojtyła był, jeżeli nie autorem, to przynajmniej współautorem tego zdania, które zresztą potem bardzo często cytuję. Mówi tak w konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym. Człowiek jest jedyną istotą, którą Bóg stworzył dla siebie samego. Ale też człowiek nie może się inaczej w pełni zrealizować, jak tylko jako bezinteresowny, a właściwie szczery, dar z siebie. Nie może się w pełni stać sobą inaczej, jak tylko w tym geście ofiarowania szczerego, pełnego, wolnego, bym dodał, oddania siebie. Z jednej strony Bóg stworzył człowieka po to, żeby był sobą, żeby był tą odrębnością, był swoją tożsamością, ale z drugiej strony jakby paradoksalnie inaczej nie jest w stanie stać się sobą, jak tylko w tym szczerym darze z siebie. To się wydaje paradoksalne, bo jeżeli mamy logikę, powiedziałbym, przedmiotową, no to każda gospodyni wie, że jak ma spiżarkę czy lodówkę dzisiaj, bo to spiżarek to jest dzisiaj, raczej lodówki, tak zacznie wyciągać z tej lodówki, no to w pewnym momencie nic tam nie zostanie. Czyli im więcej człowiek da, tym mniej ma. Prosta sprawa, to samo z kątem bankowym. Im więcej wyda pieniędzy, tym mniej na koncie ma. Prosta sprawa. Ale tutaj właśnie działa zupełnie inna logika. Logika, która jest praktycznie rzecz biorąc logiką dokładnie odwrotną. Im więcej człowiek daje w tym właściwym geście, tym więcej ma. A może bym powiedział lepiej, tym więcej się staje, tym bardziej się staje sobą. Nie? Im więcej, im bardziej, im szczerzej, bardziej w sposób taki bezinteresowny daje siebie, tym bardziej się sobą staje. Ta logika wydaje się, kochani, paradoksalna, ale ona nie jest wcale paradoksalną logiką, ona jest fundamentalną prawdą dotyczącą istnienia. Dlaczego? Bo właśnie taka zasada istnienia jest w Bogu, który jest fundamentem istnienia. Bóg, który jest fundamentem istnienia, jest komunią trzech osób, której nieustannie istnieje wymiana, niejako przelewanie się, bezinteresowny, szczery dar z siebie aż do końca. I taka jest dynamika życia w Bogu, do której jesteśmy zaproszeni. Jesteśmy zaproszeni. Święta Trójca jest komunią. Słowo komunia oznacza właśnie ten taki rodzaj więzi, wspólnoty, w której wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. Tak Pan Jezus modli się do Ojca w 17 rozdziale Ewangelii Jana. Wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I to nie tylko w tym sensie, że wszystko to, co do mnie należy, co jest moją własnością, co jest na zewnątrz mnie, jednym słowem, jest Twoje.
ale wszystko, co jest we mnie, co jest mną, jest Twoje, a wszystko, co jest Twoje w Tobie, jest moje. I potem Pan Jezus może powiedzieć zupełnie, kto mnie widzi, widzi Ojca. Dlaczego mnie pytasz, pokaż nam Ojca? Filipie, tak długo jesteś ze mną, tak długo jesteście ze mną, a jeszcze tego nie wiecie? Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tak może powiedzieć, ale właśnie na zasadzie tej komunii osób. I teraz nasze istnienie, nasze pełne zaistnienie, to misterium naszego istnienia, ono się zawiera w tym, co wyrażamy tym słowem komunia. Im bardziej jednoczę się, wchodzę w komunię z drugim, tym bardziej każdy z nas staje się sobą. Im bardziej wchodzimy w komunię, stajemy się sobą. Temu służy na przykład, to jest małżeństwo, tak? Ono jest tak pomyślane przez Boga, że opuści mężczyzna ojca i matkę i połączy się z swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Im bardziej stają się jednością w więzi miłości, tym bardziej się stają sobą. I w miłości tak jest, że im bardziej człowiek kocha, jest w tym oddaniu się drugiej osobie, tym bardziej czuje, że żyje, jest sobą. I wcale nie jest to dla niego niewola. Gdyby mu kazali to za pieniądze robić, powiedzmy, nie? Jakiemuś mężczyźnie kazali się zachowywać jak taki naprawdę kochający mężczyzna, a on nie miałby tej miłości, no to nie wiem, ile by musieli mu zapłacić, żeby on tak właśnie się zachowywał i to robił. W każdym razie, no na pewno byłaby to dosyć wysoka pensja. I odwrotnie oczywiście. Byłyby to wysokie pieniądze, żeby ktoś ten, ale potem musiałby odpocząć, przepraszam, nie? Natomiast w małżeństwie tego odpoczynku nie ma. I wcale go nie potrzeba, nie? Się okazuje. Ale zwracam uwagę, że to jest możliwe tylko właśnie w miłości, która jest tym szczerym, bezinteresownym, szczerym, autentycznym darem z siebie. I wtedy to widać, że to wcale nie jest żaden paradoks, tylko tak właściwie jest. Nie ma możliwości, nie ma miłości między panem i niewolnikiem, panem i niewolnicą. Jeżeli jest taka relacja, która niestety się dzisiaj powtarza, no to nie ma dzisiaj układów niewolniczych czy feudalnych, tak to było nawet powiedzmy, no w naszej kulturze było to do XIX wieku przynajmniej, nie? Były takie układy rzeczywiście. No nie ma takiej możliwości, nie istnieje. Miłość istnieje tylko między, jest relacją partnerską wolności, obopólnej wolności i w obopólnym, szczerym, autentycznym darze z siebie. Jeżeli nie ma tego daru z siebie, no to wolności, to właściwie nie ma miłości. Ja mam taki przykład dosyć bliski, mianowicie taki mój kolega, który był taki typ dosyć, taki powiedziałbym, zdecydowany, twardy. Ja pamiętam, że taką scenę pamiętam z początku podstawówki. On był taki męski bardzo typ. Wiem, że kiedyś tam jak się chłopcy szarpali i tak dalej, to z innej szkoły też tam też coś tam podskakiwał, to ten tego wziął, przełożył przez kolano i wlał mu tak, jak ojciec leje synka, nie? A to był w tym samym wieku chłopak i go wypuścił i trzeba. Taki mocny facet był i w każdym razie coś takiego wykonał, nie? Więc i on też w małżeństwie ożenił się z taką dziewczyną, ja jej nie znałem wcześniej, potem dopiero poznałem, i ona była bardzo uległa i zawsze mu ustępowała. I się skończyło to dramatycznie, no bo się okazało, że on się no, po prostu potem gdzieś znalazł kogoś innego i poszedł. Nie? I ja potem rozmawiam i mówię jej, widzisz, ty zawaliłaś sprawę. Nie wolno. Tego nie wolno było robić. Ona mówi, ja teraz to wiem, nie? No ale ona chciała po prostu właśnie za wszelką cenę go jakoś utrzymać, no i zrobiła taki błąd. W każdym razie w relacji z drugą osobą, więzi, im bardziej wchodzimy w komunię, im bardziej jest jednocześnie to nastrojenie i wejście w to, tym bardziej, im bardziej jest to w takiej harmonii, tym bardziej życie pulsuje, ale tym bardziej każdy odzyskuje swoją tożsamość. Natomiast jeżeli ta więź jest zewnętrzna, nie jest wynikiem wejścia w pełni w tą relację, tym bardziej jest ona, powiedziałbym, męcząca i niszcząca dla obojga. Otóż tutaj widać, jak pokora jest także fundamentem miłości. Pokora jako to właściwe nastrojenie, otwarcie na,
na to, co się pojawia, tak jak się pojawia, jest w tym momencie warunkiem właściwego przeżycia tego, co mi jest dane. Jeżeli to jest miłość, to miłość. Jeżeli jest to piękno, to piękno. Nie? Jeżeli jest to prawda, to prawda. Ale tak, jak ona jest dana, a nie tak, jakbym chciał, żeby było. Albo jak według kryteriów, które sam wcześniej narzucę, czy ktoś inny wymyślił i według nich próbuję ustawić czy i sprawdzić. Jest to, kochani, sprawa, powiedziałbym, oczywista dla chrześcijanina, dla którego źródłem życia, źródłem całej rzeczywistości jest Bóg, który jest tajemnicą komunii czegoś. A my, jako Jego dzieci, no, jesteśmy do tej komunii zaproszeni. I dlatego jesteśmy sobie dani, ta rzeczywistość nas przerasta i ta postawa ucznia, tego, który sam uczy się siebie i uczy się z rzeczywistości, jest tą postawą najbardziej autentyczną. Ta postawa na tym poziomie to jest to, o co chodzi w pokorze.